komendanci, drodzy policjanci, księże proboszczu, szanowni państwo, według godności urzędów sprawowanych funkcji, drodzy mieszkańcy. Jest mi niezmiernie miło i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj z państwem być. W mojej pracy parlamentarnej policja i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest mi bardzo bliskie. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. I to podczas tych prac bardzo często są przedstawiciele Komendy Głównej Policji i MSWiA. Jestem dumny z tego, że miałem zaszczyt przeprowadzić zmiany do ustawy o policji, które są efektem petycji, która wpłynęła do tej komisji, i te zmiany mogłem przeprowadzić przez Senat, a następnie przez Sejm. Ostatecznie zmiany te podpisał prezydent. Te zmiany są na korzyść każdego funkcjonariusza w kontekście, czego nie życzę żadnemu, ale postępowania dyscyplinarnego. Jestem dumny, że mam najczęściej do czynienia i mogę obserwować państwa codzienną służbę. Tak jak zostało tutaj już wspomniane, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim jest wzorcową komendą w województwie, o czym wczoraj rozmawialiśmy z komendantem wojewódzkim, ale również w Polsce, i tym możemy się chwalić. Ale nie byłoby tego, gdyby nie państwa codzienna służba, codzienna praca dla drugiego człowieka. Dziś możemy być dumni z tego, że dzięki państwa pracy nasze miasto, powiat, województwo, ale również i Polska są niezwykle bezpieczne. Z najnowszych danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów, które są najchętniej odwiedzane przez naszych zachodnich sąsiadów. Dlaczego? Trzy powody. Po pierwsze, piękno naszego kraju. Po drugie, wspaniała kuchnia. Po trzecie, ale myślę, że to powinienem wymienić jako pierwsze, bezpieczeństwo. I za to serdecznie państwu dziękuję. Z okazji tego święta życzę satysfakcji zawodowej w tej codziennej, trudnej służbie, ale życzę również wszystkiego, co najlepsze w życiu prywatnym. Dziękując państwa bliskim za to, że wspierają państwa w tej jakże trudnej misji, którą każdego dnia pełnicie. Gratuluję wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i wszystkim, którzy dzisiaj tutaj awansowali. Dziękuję państwu pięknie za to, co każdego dnia dla nas, mieszkańców Ostrowa i powiatu ostrowskiego, robicie. Wszystkiego, co najlepsze dla państwa. Wszystkiego dobrego.